Mateusz, chyba już udało się przejechać tą trasę tak, jakbyś tego chciał. No prawie. Przejechaliśmy dwa razy, jest jakiś progres, także jest dobrze, natomiast dalej straszy trasa, szczególnie w partii leśnej. Ale myślę, że następny przejazd też będzie lepszy, bo linię przejazdu mamy dobrą, natomiast jeszcze punkty hamowania trzeba poprawić i będzie dobrze. Prowadzisz w grupie M? Prowadzę, bo nie ja, Marcin. Dopiero teraz pojedzie, także zobaczymy dopiero teraz po tym przejeździe, jak sprawa wygląda w tabeli. No, fajnie by było, jakby tak zostało. Výsledky skupině N, grupa N. Na třetím místě Vojtěch Šulc. Druhé místo Mateuš Golek. A vítězem je Marcin Slobozian. Trojice najlepších z prvého súťažného dňa v rámci vyhodnotenia majstrovstiev Polskej republiky pletikového automobilu do vrchu. Na prvom mieste Martin Slobozian, na druhom Mateuš Golek a prvé miesto Vojtěch Šulc. Mateusz Golek, a idę do skupiny